To tak szybko minęło do walki, że kompletnie nie czuję tego, że na tej się bije za 3 dni. Powodzenia! Znowu Boski Oski jest osobą, która będzie mi do towarzyszyła przez cały okres waleczny. Oski nawet będzie w narożniku. Wszystko od nas. Widzimy się na miejscu. Dobra. Dobra. Możecie sobie tam obejrzeć. Pa. W momencie, jak oglądasz ten film, ja wyjeżdżam z hotelu i jadę do Areny Gliwice stoczyć moją drugą walkę MMA w życiu. To już dziś, rewanż z Lexi Chapin. Dam z siebie wszystko, żeby was nie zawieść i powtórzyć wynik poprzedniej walki. Dziękuję wszystkim za wsparcie, jakie od was dostaję, a w dzisiejszym filmie zobaczycie moje ostatnie dni przed galą. A jutro o 15:00 na moim kanale pojawi się film z dzisiejszego dnia, dnia walki. Jesteśmy teraz, proszę państwa, na Śląsku, w moich rejonach, po raz kolejny. Cieszę się, że się tu bije w sumie, fajnie. Słuchajcie, obejrzałam sobie odcinek od Lexi. Obejrzałam sobie odcinek dokładnie Dzień z Zawodnikiem. Powiem wam, że jestem się tak, kurde, średnio mi się oglądało ten film. Lexi jest tak strasznie pewna tego, że wygra, że aż mi smutno, jak przegra. Jak dojedziemy do tego hotelu, to wam powiem jedną ciekawostkę. A po hotelu będziemy jechać już na tą arenę w Gliwicach. I tam będzie dzisiaj konferencja, proszę państwa, o 20:00. Ja już przed tą konferencją mam taki luz. Po tych rundkach już nic mnie nie zaskoczy, słuchajcie. Nic, kompletnie. Ja po prostu tam wjeżdżam na pełnym luzie i po prostu robię swoje, wychodzę. Ja w ogóle jestem zwolenniczką, no fakt, miałam jedną walkę tylko, ale ja jestem zwolenniczką, przynajmniej tak mi się dobrze przeszło ten czas, że nie ma wokół mnie zbyt dużo osób, nie ma dużo bodźców, więc ja pojadę sobie do hotelu na spokojnie. Posiedzimy trochę i pójdziemy spać. Miałam wam powiedzieć ciekawostkę. Ciekawostka jest taka, że pracowałam w tym hotelu przez rok. Pracowałam tutaj, byłam kelnerką konferencyjną i pracowałam też na bufetach śniadaniowych i pracowałam tu przez rok po liceum, jak przez ten rok uczyłam się, żeby robić maturę z biologii i z chemii, żeby się dostać na medycynę, na którą się nie dostała. A ja wziąłam ręcznik z zeszłej gali też. Proszę państwa, bluzka. A, to taki topik! Ktoś taki, wiecie, crop top. Dźwigaj, dziewczyno! No okej, okay, no fajnie, fajna paczka, dzięki. Nati gotowa, możemy iść rozwalić. Będą jakieś dymy dzisiaj, coś będzie się działo? Już chyba dzisiaj nie, nie? Nie, już mi się nie chce dzisiaj. Nasza szatnia, tak? Tak! No dobrze, no i to mi się podoba. No, widzicie. Ja idę na panel, sorry. O, jest drama. Po prostu się odprawię. Przyjdę, to jest tak samo, jakby powiedział, że się wybrał. Co z Alberto? No nic. Dopiero będziemy gadać po moim panu. O kurde. Teraz twój brat wyzywa go, kurde. A czy oni się oczywiście, że się kojarzą, bo w świecie internetu każdy się kurde, ale nie dzwonił jego kolega stary. Tu już wszyscy w nastrojach bojowych po prostu, no co? Siema. Siema. Jak forma? Popatrzyłeś mi się na nogi, jak forma. No. Bo mi rękę. A nie, spoko, żartuję ten. Kurde, no chyba dobrze. Chyba dobrze. To zrobię zdjęcie. Muszę wziąć łatwo. Zbieram sobie tą negatywną energię. Ej, bo ja wypuszczam po walce. Tam nie. Po walce. Ja wypuszczam po walce pierwsza, Marcin. A, okej, okay, dobra, i tak będziemy pierwsi. Spokojnie. Nie będą pierwsi. Przed pierwszą konferencją naprawdę się stresowałam, a teraz kompletnie zero. Zero. Myślałam, że to jakieś pytania będą, myślałam, że coś się pospali. Wiadomo, dziewczyny, nie spieszymy się tutaj. I jej rywalka, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. To ja. To nie będzie miało sensu. No wydaje mi się, że sobie po prostu wyjaśniłyśmy jakieś tam rzeczy i doszłyśmy do wniosku, że nie czujemy do siebie nienawiści. A ja bardzo się cieszę, że jest ten rewanż. Tego co wiem, to Natalia bardzo, bardzo nie chciała, ale ostatecznie się zgodziła, więc dzięki. Rewanż, na który czeka cały polski internet.
internet. Lexi Chaplin kontra Natsu. Ja już mówiłam na tych rundkach, że czułam się niekomfortowo, wiesz, to było takie dziwne, jakby to była niezbyt codzienna sytuacja. Z nim nie gadać, nie? No. Sorry, mój chłopak mi zabroni. Okej, okay, dobra, macie to w domu, dzięki. Mamy. Dzięki Marcin. Dzięki. Nie ma sprawy. Ale ty miałeś ze mną porozmawiać już. No. No to idziemy. A dobra, to idziemy. Chodź, pogadaj. Tak, razem do końca wszystkiego, Marcin. Ale pośpiesz się, po tym wychodzimy. Już jest po konferencji, proszę Państwa. Już coraz bliżej walki. Jutro tylko mam rano odprawę. Potem muszę jeszcze tylko zajechać, załatwić jedną rzecz. W piekarach, czyli w moim rodzinnym, nie w rodzinnym, ale... Bo najpierw urodziłam się i mieszkałam przez większość życia w Siemianowicach Śląskich, a potem się przeprowadziłam do piekar. Bardziej już tak wychillować sobie totalnie chcę w piątek, nie? A jak się czujesz psychicznie teraz? Dobrze. Chyba luz masz teraz trochę, no, co? Trochę, w ogóle... Ja tak, wiesz, zeszły nawet ze mnie trochę te emocje, bo tak jechałam tutaj, to się stresowałam. Nawet nie tą konferencją, ale w sumie samą tą walką. Pewnie to wróci w sobotę. W sobotę to będzie największy stres, największa apogeum. Tego się nie da uniknąć po prostu. Najwięksi zawodnicy na świecie się stresują walkami. To co dopiero tacy amatorzy jak my, nie? Przede wszystkim stresują się ludzie, którym zależy na tym. A mi na przykład zależy na wygranej, zależy na tej walce, więc tyle. Więc widzimy się jutro. Zapomniałem włączyć mikrofonu i tutaj Nati przyjechała, wita się ze mną. Przywiózł ją Marcin. Czemu przywiózł Marcin? Bo byli na śniadanku, na romantycznym śniadanku podobno. I co? Marcina złapała policja. No i tutaj Nati opowiada, jak to niesamowicie było na randce z Marcinem. Tutaj Nati mówi cały czas, że bardzo kocha Marcina i że jest mu mega wdzięczna, że w ogóle tu przyjechał, ale jest strasznie odklejony w ogóle. Tutaj Nati opowiada, jaki niesamowity będzie dzisiaj ten dzień. Czemu ty opowiadasz? No bo ja nie włączyłem mówię... mikrofonu. Jak ja jestem z boku. No bo nie włączyłem mikrofonu. A to czemu nie powiesz, co naprawdę mówiłam? No a co mówiłaś tam? No o tym, że tak powiem, Marcina zatrzymała policja kryminalna i miał szczęście, że nie dostał mandatu ani nic. No, i tak właśnie wygląda ten poradek. Co byś powiedział o pierwszej walce z Lexi? Co cię zaskoczyło? Co ci się podobało? Nie wydaje mi się, żeby mnie coś zaskoczyło w tej walce. Jedyne co, no to... Chyba nie wiem. Nie wiem co... Zawsze jestem taka rozgadana, ale tutaj nie wiem co powiedzieć. Chciałabym bardzo udowodnić, że ta walka, że moja pierwsza wygrana nie była z przypadku. Chciałabym udowodnić, że zrobiłam progres i że mimo tych gorszych warunków fizycznych, mimo tego, że jestem niższa, że mniej ważę, to jestem w stanie po prostu wygrać. Ale to jest sobie dobrze wygląda. A to się nic nie stanie, przecież jak ci się to podwinie, nie? Nie, no już wyjebanie. Ważę, żebyś sobie nie poprawiała jak na tamtym, bo to cię... Nie będę. Na tamtej walce cię to rozpraszało strasznie. Najwyżej będzie mi widać dupę. Przyjechaliśmy na jedzonko, do kościoła się pomodli. Nie, słuchajcie, to jest kościół mariacki w Katowicach. Właśnie, i to jest, był taki okres, kiedy chodziłam do kościoła, powiedzmy, że chodziłam, to ja chodziłam w Siemianowicach, tam gdzie mieszkałam, nie? W tym kościele w środku, taka anegdota, nie byłam nigdy. A na tej ulicy byłam milion razy, naprawdę. No i tutaj przyznam szczerze, że wiele razy upoiłam się alkoholem i wiele melanży przeżyłam. Na przykład z Paulinką. Wieczorem około 21 dzisiaj mam trening. Trener dojeżdża do nas dzisiaj też jakoś pod wieczór. A teraz idziemy sobie właśnie zjeść obiad, mam rozpisane od dietetyka, co dzisiaj mogę sobie wszamać i lecę. Jak pokonam Lexi, tak pokonam Lexi. Wczoraj na przykład jakbym zadziwiła wszystkich i nagle bym zaprezentowała, wiesz, ona do mnie, no nie? Ciosy, a ja na przykład... I na przykład bym dotknęła jakiś punkt. I ona tak, padła, tak wiesz, jak z Majtek, że stoi, pada. Jak w filmie Quentino Tarantino, jak tak. Wiesz, że ona po prostu... I upada, no, nie? Tu się chłodzi, a są się takie się. Miejsca? No, tak się upadniesz jak w bajce, to nie, nie, ale... Nie, w filmach mówili, że są. Ale nigdy właśnie nie widziałam... A są smoki? W filmach mówili, że są. Zajebiste, fajne. Proszę Państwa, chciałabym Wam zaprezentować coś, co dostałam w paczce. To jest prosecco, które będzie Oski miał w kieszeni. Jeżeli wygram, to je wypiję, jeżeli przegram, to je wypiję. Oh! Pokaż swoją siłę. Dobra, tak możesz boksować. Dobra, dawaj tarczę. Ale on ma siłę, ale on ma moc! Puh! Oglądam film Marcina Libiela. Mi zawsze Marcin mega śmieszy, jak mówi ze szczęką. Serdeczny, dobra, nie nagrałem tego, ale właśnie chcieliśmy znakazować Lexi. A ja nie, ona mówi, czekaj, a ja szósto na
nacisnęłam, nie? Zrobiłaś to specjalnie, tak? Nie, chciałaś nagratować się? Nie, bo ja tu kiedyś pracowałam w tym hotelu, jest już życie. Serio? No. Ale fajnie, w sensie tak, że kiedyś... No tak. Jest piosenka, kiedyś tego nie miałam, a teraz... Ej, ja myślę, że między innymi zwiększa dysproporcja waży. No i co mam teraz zrobić ze sobą? Jakoś tak, taka pustka dostała. No wiem, zdjęcie muszę zrobić, to się ubiorę może w to. Przyjechaliśmy na dach zrobić zdjęcie do współpracy Nati. Tak. No kurde, no, nie wiem czy to widać. No jest fajnie, no. Just open in 5 minutes, alright? Ale kurde, co mamy? Dobrze, może w miejscu, może w miejscu. Dwa dni do wanny. Zobaczcie, jak to ma robić. Trzeba to zbije. Raz, dwa. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, ruszaj. Dawaj. Raz, dwa. Uciekaj. Nisko biodra. Mocniej na to. Dawaj, pięć ciosów. Brawo. Złaś mi stąd. Przyszedłeś tutaj wspierać Nati? Nie. No właśnie tak średnio. Przyniosłeś jej picie, słyszałem, ale jesteś mega kochany chyba. Pierwszy raz widziałem Nati trening i kurwa mać. Nie widziałeś pierwszy raz? Pierwszy raz teraz! A, no dobra. No że teraz, jakby nie oglądałem twoich przygotowań w ogóle, nie byłem sam na treningach. No nie, no wiem, bez przesady. A jest, Nati, zrobiłaś progres. Tak? No. To widać. Dobra, to kochani, dzień drugi powoli dobiega końca. Jutro ważenie. I media trening. Yo. Ciepło. Jak się stało? Średnio, nie wiem, ja tutaj tak śpię pół na pół. Co? Chcesz się tak nagrywać? Myślisz, że jesteś taki fajny? Z takim obiektywem i z takim mikrofonem, proszę cię. Oh, wow. No tak szczerze. Oh, wow. Dobra, Nati, jak tam? Na ważenie? No waga zrobiona? Zrobiona. Jo! Witam. Ale na buty. 54. Ja bym powiedział, że 55. 54,8. Nie pozbijaj tego. Bo to zależy jak dokręcić, wiesz co? Da się ponować nad dźwiękiem. Dobra, dzisiaj słychać. Tak jest. I dobra. Mikrofonu wczoraj nie wziąłeś, po prostu. Natalia, do stójki, do stójki! Na krąg. Jeszcze by... Czekaj! No muszę się ułożyć. Nie, wkurczę. Przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy. Puchary! Ej, ale patrzcie, puchary wyglądają jak ten, jak znicz z Harry'ego Pottera, nie znicz, tylko ten. No, wiecie co. No, nieważne, ale fajny, nie? Hejo. Szukali pani? No, ja jestem, już jestem. Kurde, ta w makijażu na media trening latuje. Polski, kup sobie właśnie. Pokaż się, Piotr, pokaż się, pokaż plecuszki. No, tak. A ja na to, chodźcie, tyle, że właśnie... Nie, tutaj. Dobra, tylko co ja mam wziąć? Ja mam dużych, małych, ja nie wiem. Nie wiesz, jak się czujesz? A ja w porównaniu do pierwszej tej? Rok temu, już nie pamiętam szczerze. Okej. Okay. Nie, no będzie zajebiście. Zobaczymy.
zobaczymy. Musi być. Dzisiaj to tam jest jutro jest ważne. No wiem. To się stresuje, ale jeszcze nie, ale... Wiesz, ja jestem człowiekiem, który nienawidzi przegrywać, nie? Ja uważam, że wygra ta, która bardziej będzie chciała wygrać. Ogólnie, że to charakter. No więc skłaniam się, że masz silniejszy, więc większe predyspozycje do tego. Moje rękawice są za duże i chyba będę pożyczała od mini Majka, które były specjalnie na niego robione. Takie malutkie. Naprawdę niesamowite. Jej rywalka, a zarazem pogromczyni przy ich pierwszym spotkaniu w klatce. Natalia Natsu Karczorczyk! Natalia, wygrasz! Wygra. Dlatego ja także będę... Natalia! Dawaj, Natalia! Natalia! Cudowne stroje, w których tak dobrze nasi zawodnicy. To prezent od potężnego Wółka Dzika. Więc dziękujemy serdecznie. Idę się pozrobić dwa wywiady z... Dobry. Już? No ja nazywam jedną wywiad tylko. Że walczy. Kochani, już jest godzina 23 bodajże, Nat już poszła spać, także nie chciałem jej już nawet dzisiaj zawracać głowy z tą kamerą, żeby już sama sobie została w spokoju. I tyle, i co? Jutro walka. Lecimy tam, wygrywamy i idziemy później w menaż. Także no, trzymajcie się.